witajcie w następnej jarze degustacji. Tym razem szkockie piwo z browaru Tennent's. Jest to special, quality special ale. Tak, to tak piszę, special, quality special ale. Czyli superanckie. Ważone ze szkockiego jęczmienia. 3,5%. Półlitrowa puszka, to mi się podoba. Uważałem przez Tennent's Caledonian Breweries, Well Park Brewery, Glasgow. Ok, that's what we know. W składzie jest jęczmień i pszenica. Ok. Otwórzmy. Zbyt dużo aromatu, ale ładnie wygląda. Zobaczcie, ładny bursztynowy kolor, dosyć ciemny, ładna piana, drobnopęcherzykowa, gęsta, duża, lekko ekri, całkiem. Aromat jest minimalny. Troszkę karmelu. Troszkę brzeczki. Dużo tu nie ma. Naprawdę jest na minimalnym poziomie. Dobra, spróbujmy. Wasze zdrowie. Całkiem spore nasycenie, gryzie w język, ale smaku to minimalnie, tak samo jak i w aromacie. W miarę lekkie ciało, ale nie jest jeszcze wodniście. Lekki karmel, jakaś kwaskowość. W miarę pijalne, w sensie, że no jest w miarę lekkie, lekka kwaskowość właśnie tutaj podbija tą pijalność, ale smak naprawdę minimalny. Jak przełkniecie, to od razu smak się urywa. Coś nie bardzo, ale jest lekka goryczka, taka ziemista, no angielska w pewnym czasie. Brytyjska, jak tak dłużej podtrzymacie piwo w ustach, to tego karmelu troszeczkę się robi więcej. Lekkie melanoidowe nutki takie są, jest przypalana skórka od chleba. No, tak aby minimalnie jakiś smak był. Ale jak na takie wspaniałe, specjalnej jakości piwo, to no, niekoniecznie. Sesyjne jest, zdecydowanie, no ale nie chciałbym tego dużo pić. No, bezsmakowe jest po prostu. Natomiast zdaję sobie sprawę, że ktoś to kupuje, bo to produkują. Cały czas jest w sklepach. Można kupić. Czy ktoś to kupuje, tak? Bo produkują. Albo produkują, bo ktoś to kupuje. Przestaną ludzie kupować, to przestaną to produkować. Proste. Ale ludzie kupują. Zastanawiam się, co taki człowiek lubi w tym piwie, który je kupuje. Naprawdę jest nagazowane sporo. Cały czas mi się odbija. Bo nie ma tu smaku. Ale może o to chodzi, że nie ma smaku. Nie wiem. Piwo wygląda naprawdę bardzo dobrze. Jakiś lacing zostaje. Czyli było normalnie uważone. Tak? Tylko smaku nie ma. Przynajmniej nie taki, który by się utrzymał dłużej niż 2 sekundy.
Jak piliście to piwo, powiedzcie, co o nim sądzicie. Jak ktoś pił to piwo i mu zasmakował, powiedzcie, dlaczego. Co w nim znaleźliście takiego, że fajne, będę kupował więcej. W ogóle piszcie coś w komentarzach. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. A przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. No i prześlijcie ten film swoim znajomym. Wasze zdrowie. Slán dživá.